Witam serdecznie. Filmik prepersowski. Widzimy tutaj ogniwo, baterię ogniw z cytryny, ale możemy do tego wykorzystać również ziemniaka i owoce kwaskowate typu ogórek kiszony, pomidor i tym podobne. Słuchajcie, anoda, katoda miedziana i co żeśmy zrobili? Połączyliśmy plus z minusem, plus z minusem, plus z minusem i na końcu wetkniemy minus i połączymy to z diodą zieloną. Dlaczego wziąłem diodę zieloną? Ponieważ dioda zielona ma najmniejszy 2,4 V, żeby była zapalona. Słuchajcie, to ciekawe zjawisko. Ja wam teraz to chwycę. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie, że ona się świeci? Widzicie czemu? 50 Hz. Jest przebicie na podłodze, ja stoję nogami. Nie ma zamkniętego obwodu, a cytryna się świeci. Dlaczego? Dlatego, że trzymam nią ręką. Ale pokazujemy teraz, przechodzimy do meritum sprawy. Wtykamy sobie i mamy piękne świecenie diody zielonej. Tu jest napięcie pracy właśnie około 2 z hakiem. Jakbyśmy chcieli dać więcej cytryny, będziemy mieli większe natężenie. Ale możemy takie stosy na przykład połączyć plus z plusem, minus z minusem. Wtedy będziemy mieli większy prąd. Ile to się będzie świecić? Nie wiem, słuchajcie. Ale to działa. A teraz będę próbował zrobić coś innego. Dwie szklanki, mała i duża. Do każdej włożyłem czyścik żelazny. Zrobiłem jakby dwa kondensatory. I będę kombinował, żeby pozyskać energię orgonalną, czy energię z kosmosu do zasilenia najprostszej diody LED. Użyję tu diody czerwonej, gdyż też te stare diody czerwone z lat 80. miały bardzo niski pobór prądu i napięcie zaświecenia. Także krótki filmik. Spróbujmy to podłączyć na mniejszym napięciu, czyli jedno ogniwo mniej. Też się świeci. Jeszcze ogniwo mniej. No tu już raczej... No nie świeci. A świeci się. A widzicie, świeci się. A tu jest dziwne zjawisko. Bo się świeci znowu w moje ręce. Czyli widzimy, jakieś promieniowanie jest. A spróbujemy na jednym ogniwie. No nie, za mało, ale widzimy, że już trzymana w ręce i podłączona do jakiejś masy. Czy ja jestem anteną? Ta cytryna, która przemokła na ten papier, jest jakby anteną. Także słuchajcie. Dzięki za filmik. Trzymajcie się. Cześć. Będę robił częściej różnych takich dziwnych filmików, także zapraszam. To będzie cykl niekonwencjonalnych źródeł energii, bo jak piszecie w internecie Free Energy albo Perpetuum Mobile, to macie mnóstwo fejkowatych filmów. Ja pokazuję prawdę. Pokazałem pierwszy filmik, bardzo prosty. To jest fizyka 5. klasy podstawówki. Ogniwo, które możemy pozyskać dzięki rozkładowi kwasu. Kwas cytryny w tym przypadku. Dwa różne metale o różnej elektroujemności. Dlaczego akurat jest miedź i żelazo? Możecie użyć coś lepszego. Możecie na przykład użyć srebro, złoto. Albo na przykład pierwiastki porozrzucane po tablicy Mendelejewa, czyli na przykład żelazo, miedź jest obok siebie, ale spróbujcie zrobić na przykład cynk, wolfram, albo na przykład aluminium z ołowiem. O to chodzi. Muszą być dwa różne metale o różnych, tak powiem, budowie atomowej. Dzięki za filmik, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Zobaczymy, ile będzie się świeciło moje ogniwo.